Hej, witam Was bardzo gorąco u mnie na kanale w najnowszym filmie, a dzisiaj przygotowałam dla Was PR-owy Open Box. Dawno tego filmu nie było u mnie na kanale, a wiem, że lubicie wspólne otwieranie paczuch, tak więc specjalnie odkładałam, skrzętnie magazynowałam, co do mnie przychodziło. No i dzisiaj mamy kilka paczek, które chciałabym, żebyśmy wspólnie razem otworzyli, zajrzeli do środka, no i mam nadzieję, znajdziemy tam jakieś fajne perełki. Zanim przejdziemy do pierwszej paczki, to chciałabym jeszcze szybko tylko zachęcić osoby, które są tutaj po raz pierwszy, bądź może z jakiegoś powodu jeszcze nie subskrybują kanału, kochani, zostawiajcie suba, pamiętajcie o dzwoneczku, żeby dostawać powiadomienia, Was to naprawdę nic nie kosztuje, a sprawia, że kanał się rozwija, rośnie w siłę, naprawdę będzie mi niezmiernie miło. Dobra, tyle słowem wstępu, przechodzimy w takim razie do pierwszej paczki. Zaczynamy od największej paczki. Słuchajcie, wielkie, ogromne pudło. O, tutaj tak się prezentuje. No, jestem mega ciekawa, co tutaj do mnie przyszło, ale jest dość ciężka, tak więc jest tutaj chyba dużo rzeczy. Gdzie ja mam nożyczki? Tu. Takie małe, niestety. Muszę sobie dzisiaj jakoś radzić. Nie wiem, gdzie mam duże nożyczki. Oczywiście. A, złośliwość rzeczy martwych. Jak są potrzebne, to nigdy ich nie ma. Mam liścik. Także zaraz będę czytać i mam całą masę ubrań, tak więc no dzisiaj zapowiada się mierzenie spore, duże, ogromne na końcu filmu, tak więc nie odchodźcie. Zaczynamy od listu. Cześć, na wstępie chciałybyśmy bardzo Ci podziękować za pokazanie naszych ubrań w swoim filmie. Strona outletowy Zawrót Głowy powstała pod koniec lutego bieżącego roku. No to młody twór. Stworzyłyśmy sklep z myślą o kobietach w każdym wieku i każdym rozmiarze. Chcemy pokazać, że modne ubrania wcale nie muszą być drogie, a tanim kosztem możesz stworzyć stylizację wyglądającą jak milion dolarów. Popieram, bardzo mi się to podoba. Ubrania możecie zakupić na naszej stronie facebookowej outletowy Zawrót Głowy oraz na prowadzonych przez nas transmisjach sprzedażowych. W sprzedaży mamy ubrania oryginalne typu Tommy Hilfiger, Marco Polo, Tom Taylor i tak dalej. Nowe z metkami oraz używane w bardzo dobrym stanie. Każda kobieta znajdzie coś dla siebie, a ceny z pewnością nie zrujnują Waszego portfela. Och, super. Mam nadzieję, że rzeczy przypadną Ci do gustu, będą się dobrze nosiły. Outletowy Zawrót Głowy. Słuchajcie, oczywiście wszelkie linki na rzeczy, które dzisiaj Wam będę prezentować, znajdziecie w opisie pod filmem. Postaram się naprawdę wszystko zebrać do kupy i wrzucić Wam, żebyście nie musieli po prostu szukać i szperać. No dobra, co ja tutaj mam? Po kolei. Zara! Super! Tutaj mam taki topik, no, bardzo taki oryginalny, nietypowy, w rozmiarze XS, także super, to jest mój rozmiar, jak najbardziej. To wygląda trochę jak taka koszula połączona z bomberką, z takimi, no, ma tutaj falbany, spoko, fajny materiał, bawełna, także będę mierzyć. Tutaj z kolei mam golf, o, widać, tutaj ma takie zdobienie i tak dalej, długi rękaw. Bardzo fajnie, też bardzo miły w dotyku, nie ma żadnej metki, także Wam nie powiem, co to jest, ale na pewno rozmiar też mały, więc powinien pasować. Lubię golfy, naprawdę, zimą bardzo, bo szczerze mówiąc jakoś nie przepadam za szalami, więc jeśli mam do wyboru golf albo szal, to raczej idę w stronę golfa. Dobra, co tutaj jeszcze? Mam panterka jakaś, o, topik, Nothing But Style Naked. Tak wygląda, top na cieniutkich ramionczkach, takich gumiastych, nie wiem, czy to widać, mam nadzieję, że widać, super. 95% poliester i 5% elastan, czyli to, co odpowiada za to, że się poddaje. Muszę przyspieszyć, bo tutaj jest tego bardzo dużo. O, znów Zara. Słuchajcie, powiem Wam tak, ja bardzo lubię ciuchy z Zary. Nie wiem dlaczego, znaczy ja wiem dlaczego. Dlatego, że rozmiarówka bardzo mi odpowiada i nie miałam nigdy żadnej wtopy kupując, nawet czy to przez internet, gdziekolwiek, zawsze ten rozmiar po prostu jak kupuję, to jest to mój rozmiar i, że tak powiem, mogę kupować w ciemno. Tak więc za to bardzo szanuję Zarę. Zobaczcie, tutaj mam taki pół golf, długi rękaw i to jest body, mam nadzieję, że to też widać, fajny, czarny, także bardzo fajnie, też się poddaje, bardzo taki elastyczny, to jest eseczka, no, z metką w ogóle, zobaczcie, tutaj wszystko jest, cena oryginalna 16 funtów, prawie że 16, bez pensa, uuu, spodenki, oj tak,
teraz do spania na lato, bardzo takie właśnie satynowe, super, spodenki bosko. Będę miała do spania, a to jest komplet, no, takiej sexy bielizny. Tego nie wiem, czy przymierzę, może niekoniecznie, raczej nie będę przymierzać, ale prezentuje się pięknie. Tutaj góra jest taka koronkowa, tak to się tutaj prezentuje, kokardeczka, tutaj też jest metka. Wow, fajna, sexy bielizna, to jest komplet. O, kolejne body. Uwielbiam body, dlatego, bo tańcząc jest to wygodne, czy salsę, czy baciatę, wiecie, tutaj po prostu nie muszę się martwić o to, że coś gdzieś mi wylezie. Zakładam body i mam święty spokój, tak więc tak. A, to jest Pretty Little Things, bardzo fajna też firma, lubię. Ósemeczka, zobaczcie, też wszystko tutaj jest, metki są. Także rewelacja, bardzo też poddający się materiał, fajny, miły w dotyku. Co to tutaj? Wygląda jak body i to jest body. To jest takie bardziej eleganckie. No dobra, to body wygląda tak. Tutaj mam koronkę z przodu i tak to się prezentuje. Miss Guided to też jest bardzo fajna firma, też lubię, także super. Tutaj jeszcze mam metkę. No dobra, ale będzie mierzenia, oh my god. Tutaj mam białe spodnie, białe proste spodnie, czwórka, 2XS. Proste, jeansowe, białe, idealne na lato. Tutaj też są wszystkie metki, tak się tutaj prezentują. O, tutaj są z rozcięciem. O, tak wyglądają, także ekstra. No dobra, dobra, też będę mierzyć. 32 rozmiar, wyglądają na duże, ale to jest taki właśnie fason. Coś ładnego, niebieskiego, lubię bardzo taki kolor, bardzo, bardzo. Tu mam sweter, okej, może nie na lato, nie na porę taką, jak mamy teraz za oknem. Na samą myśl po prostu leje się ze mnie, ale na jesień, na zimę super. Ten sweter jest bardzo taki długi, więc jak sukienka, no raczej to chyba jest sukienka. Można go nosić z paskiem do kozaków, ekstra. Co to jest za firma? Mam tu firmę. No naprawdę, słuchajcie, dziewczyny mają, tak się domyślam, że to są dziewczyny, no tak, skoro z myślą o kobietach, dla kobiet, bardzo dobrej jakości te ciuchy i naprawdę bardzo dobrych marek, więc słuchajcie, myślę, warto do nich zajrzeć, tym bardziej jeśli ceny mają przystępne, to hej, może znajdziecie jakąś perełkę. Zobaczcie, tutaj mam krótkie spodenki, ostatnio mam fazę na krótkie spodenki i po prostu... Mam w swojej kolekcji, nie chcę mówić ile par, bo to już jest chyba jakaś choroba. Te tutaj to są Phoebe Sister i XS. Tył super. To jest XS? No dobra. Co tutaj jeszcze mi przyszło? Też jakieś spodnie. A też Phoebe Sister XS-ka. No tak mam wrażenie, że to jest duże XS. A chyba dla mnie przydałoby się w takim razie 2XS. Ale przymierzę. To jest taki, nie wiem, szaro-brązowy, dziwny dość kolor. Spodnie mają też w sobie stretch, więc się poddają. Takie proste, słuchajcie, klasyczne rureczki. Oj, coś lnianego. Oj, lubimy lniane rzeczy, bardzo, bardzo. Mango 32 rozmiar. Zobaczcie, wszystko też nowiutkie. Tutaj z metkami, tak się prezentują, proste, czarne, tutaj bardzo takie eleganckie, z tyłu mają oczywiście kieszenie, no idealne na lato, słuchajcie, len na lato, bajka. Tu jeszcze mam fajne spodenki, bardzo fajne spodenki, to jest Reality Jeans, tak? Emeczka 38, bawełniane i elastan, no faktycznie troszeczkę się też poddają, fajnie cieniowane, zobaczcie, to jest taki jeans właśnie tutaj bardziej wypłowiały, biały, a tutaj już taki troszeczkę bardziej błękitny, super. No i postrzępione, czyli to co miziaki lubią najbardziej, uwielbiam, im więcej dziur, im bardziej postrzępione i zniszczone, tym fajniejsze. Wiem, jestem dziwna. I ostatnie spodnie mam tutaj. Jeansy Bershka i to jest 34 rozmiar. A też proste, klasyczne, ciemny jeans. A super.
ale wydaje mi się, że będą za duże jednak. No ale przymierzymy, zobaczymy. Natomiast tył wygląda tak. Słuchajcie, no wszystkie te ciuchy wyglądają jak nowe, zresztą większość z nich ma metki, a fajne firmy, fajne marki, myślę, warto do dziewczyn zajrzeć, a nuż tam coś fajnego dla siebie znajdziecie. Ale mam teraz ciuchów, ja cię kręcę, gdzie ja to pomieszczę? Moja szafa już i tak pęka w szwach. No dobra, idziemy do kolejnej paczuchy. O, jest tam trochę rzeczy, słychać. Z taśmą Ekobieca, czyli podejrzewam, że będą tutaj kosmetyki z drogerii, właśnie ze sklepu Ekobieca. Otwieramy. O, mam. Czekajcie, bo zaraz mi tutaj wyleci wszystko. No, tak jak myślałam, dużo pielęgnacji, dużo kosmetycznych, ciekawych rzeczy. Zaraz przyjrzymy się im z bliska, ale zobaczcie, co tutaj dostałam. Made in Lab. Zapachy, o których ostatnio Wam mówiłam i robiłam właśnie film nawet. Był to partner odcinka. Kto z Was będzie zainteresowany, to Wam tutaj wrzucę. No a tutaj dostałam kolejny zapach. To jest 80, 100 ml. Dobra, nie będę tego otwierać w takim razie. Tutaj mam kolejny produkt. To jest szampon. Taki jakby peelingujący, przynajmniej no tak tutaj patrzę po opisie, ma w sobie enzymatyczny, no właśnie peeling do właśnie tutaj skóry głowy, do wrażliwej, delikatnej skóry głowy i dla włosów przetłuszczających się, bardzo takich właśnie tłustych. Jest tutaj w składzie olej konopny i Boże, ja się wysilam, patrzę najpierw tutaj, a tutaj jakby jest napisane szampon enzymatyczny, serio, nie widziałam tego. Dominika, geniuszu, naprawdę. Peelingujący skórę głowy. No, jak byk pisze wszystko. Do włosów przetłuszczających się i wrażliwej skóry głowy. Okej, zobaczymy, czy pachnie. O! Czy wy to widzicie? Bąbelki. Jak byłam dzieckiem, to puszczałam sobie bańki. No i tak. Ale on ładnie pachnie. Ten olej konopny tutaj bardzo sympatycznie nadaje zapach, ale taki delikatny, słuchajcie, nienachalny, bardzo miły, orzeźwiający. No i tutaj też jest wcierka do włosów, Fitomet, przeciw wypadaniu włosów skłonnych do przetłuszczania się. I tutaj mamy z kolei kozieradkę i łopian, 99% składników naturalnych i aktywnych. Ostatnio dość mocno staram się dbać o skórę głowy i faktycznie, słuchajcie, stosuję peelingi właśnie do skóry, tutaj do skalpu, a właśnie wcierki i tak dalej, więc super, na pewno zużyję. Zapach taki bardzo naturalny, słuchajcie, specyficzny, trochę jakby ziołowy. Ale nie jest jakiś taki, wiecie, niemiły, no specyficzny bardzo. Tutaj mamy Jeju Aloe Aqua Smoothing Gel, czyli żel aloesowy, wygładzający, nawilżający i wygładzający. 99% mamy tutaj wyciągu z aloesu. Skin 79 to jest firma, też jest pozamykany tutaj, więc chyba nie będę go może otwierać. No ale aloes, żel aloesowy, jaki jest w konsystencji, i to chyba każdy wie. Skin 79 to jest bardzo fajna zresztą firma, marka. Yumi, tutaj mam piankę głęboko myjącą do twarzy, nawilżenie, ukojenie, też tutaj mamy w składzie aloes oraz prebiotyk, betaina, morela i cytryna, w 100% wegańska, 98% składników pochodzenia naturalnego, piękne opakowanie. Słuchajcie, ta firma słynie właśnie z takich zabawnych po prostu etykiet. Te opakowania są przynajmniej dla mnie takie bardzo śmiechowe, bardzo mi się podobają. Jestem ciekawa, jak pachnie. Muszę to sprawdzić, muszę, bo się uduszę. Pianeczka taka. O matko, słuchajcie, ten zapach, to jest zapach mojego dzieciństwa. Co to było? Jakieś cukierki, jakieś gumy? Gumy chyba balonowe jakieś. Ale to jest zapach faktycznie cytryny połączonej z morelą, z taką brzoskwinią, taki... Uwielbiam ten zapach. Oj, oj, oj. Nie przypomnę sobie. Ale
Naprawdę. Znam ten zapach i to bardzo dobrze. No tak, i tak świnko. Teraz się wyczyść. O matko, gdzie ja mam teraz jakąś chusteczkę? Zapach jest przesympatyczny, przefajny, taki słodko-owocowy, ale nie duszący, absolutnie. Taki bardziej świeży, słodki. Apis to jest kolejny produkt ze sklepu Ekobieca, który do mnie przywędrował w tym pudełku. I to jest mandarynka, fruit shot, krem nawilżający, cera szara, ekstrakt z mandarynki i marakui. O nie, zamknięty jest. Dobra, nie otwieram. Nie otwieram, zamknięty jest. Przynajmniej dłużej go utrzymam w świeżości. Lekki krem o orzeźwiającym zapachu mandarynki i nawilżającej formule, bogaty w ekstrakt z liofilizowanych mandarynek, marakui, kwas hialuronowy, kompleks hydromanil i masło shea. Błyskawicznie długotrwale nawilża, zapobiegając nadmiernej utracie wody itd., itd. 50 ml. Super. Bardzo fajnie. No i tak, tutaj jeszcze mam Eveline i to jest z kolei serum shot. 5% kofeina, kwas hialuronowy, witamina C, głębokie nawilżenie okolicy oczu. O, to jest pod oczy. Jestem na tak. Redukcja kurzych łapek i oznak zmęczenia, opuchnięcia 30 ml. To też będę musiała, słuchajcie, koniecznie wypróbować, bo nadal jestem na etapie niestety szukania idealnego produktu pod oczy. Już dużo znalazłam bardzo fajnych kosmetyków, nie powiem, że nie, ale jeszcze szukam takiej perełki, także bardzo chętnie przetestuję. Linia i to jest z kolei krem nawilżająco-wygładzający do twarzy z antyoksydantami 50+, czyli krem z filtrem Biospektrum i tak dalej, i tak dalej. Zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA, UVB, zapobiega powstawaniu przebarwień, no więc słuchajcie, to jest produkt idealny na lato, a chyba nie muszę tutaj mówić, jak ważne są filtry w lecie. I ostatni produkt to jest Paeze i to jest Dark Brown, kredka do brwi, a jak widać dwustronna, z jednej strony mamy tutaj fajny grzebyczek, a z drugiej strony mamy klasyczną brązową kredkę. Uuu, fajny ten brąz, taki chłodny, więc no, myślę, będzie pasował jak najbardziej do mojego naturalnego odcienia. Fajnie, że jest taki właśnie chłodny, a nie ma tutaj żadnego ciepłego, takiego rudego, jak czasami się zdarza w kredkach, pigmentu. No i tutaj jeszcze mam informację. Do minus 50% summer sale, czyli wyprzedaż letnia na Ekobiecej. Gorąca letnia wyprzedaż wystartowała. Teraz chwila, bo ta paczka trochę mi leżała. No właśnie. Trwa w dniach 27-6 do 10-7, czyli lipiec. Jak zwykle Dominika i jej zapłon spóźniony, no ale hej, po prostu odkładam paczki, czekam, aż się nazbierają, żeby nagrać dla Was film. Tak więc, no niestety, ta promocja już chyba nie jest ważna, a szkoda. Tutaj mam taką paczuszkę. A, też tam coś tutaj, tak. O matko, jak ja to mam wyciągnąć. Aż się spociłam od tego wyciągania. Dobra, ale zabezpieczone, ale ładne pudełko. To już widzę, że pudełko tutaj jest super. Ale mam tutaj, zobaczcie, jaki taki kuferek do... O, tutaj jeszcze jest zabezpieczony. Czekajcie, muszę to wyciągnąć, rozłożyć. O matko, słuchajcie, Kaleidos, no oni mają genialne po prostu kosmetyki, jeśli chodzi o, no nie tylko opakowania, ale kojarzy mi się firma głównie z bardzo kolorowymi, pojechanymi właśnie opakowaniami. No i zobaczcie, tutaj to pudełko też jest takie psychodeliczne, bardzo kolorowe, odjechane. To tutaj jest metalowe, słuchajcie, nazwa firmy Kaleidos i tutaj te drzwiczki też są metalowe, no i tutaj tutaj właśnie, co to jest? Makeup on the bright side. Ostrożnie otwieram. Zaraz mi tutaj wszystko poleci. Tutaj są kosmetyki. Naklejki. Wodoodporne naklejki. No, nie byle co. Tutaj mam, słuchajcie, całą kolekcję chyba pomadek. Wow. Aż mnie zatkało. Muszę do siebie dojść.
Czekajcie, wyciągnę sobie to wszystko. Tutaj ten kuferek jest na te pomadki. Po prostu tutaj mam specjalne otwory na poukładanie sobie tych pomadek. Już kiedyś dostałam od nich pomadki. Zobaczcie, przyszły do mnie wtedy w takich puszkach. Tutaj mam 4 puszki. A właśnie całą kolekcję i wydaje mi się, że to są te same pomadki, ale zaraz to jeszcze sprawdzę z ciekawości. Tutaj mam przykładowo Terra i Adobe chyba. Adobe, tak, to są te same pomadki, które mam tutaj w tych puszkach. No, wiedziałam. I tutaj jest ten odcień Terra. To jest cała kolekcja, po prostu jakieś takie widocznie chyba, nie wiem, edycja limitowana. Natomiast tak, tutaj miałam puszki, a tutaj mam te same pomadki właśnie z tym takim kuferkiem na nie. Muszę w takim razie pomyśleć o jakimś rozdaniu dla Was. Dawno już nie było. Chcecie coś takiego? Myślę o Instagramie, tak. Kogo ze mną jeszcze nie ma na Instagramie, to wpadajcie koniecznie, bo tam na bieżąco wrzucam różne foty, zdjęcia, publikuję różne relacje, więc tam staram się być aktywna, jak to tylko jest możliwe i mieć z Wami ciągły kontakt. I myślę, że tak, pomyślę o jakimś rozdaniu po prostu na Instagramie, tak więc wpadajcie. Przechodzę w takim razie do kolejnej paczuchy. Tutaj mam kolejną paczuszkę, taką. Ta już jest lekka. Gdzie ja mam znów te nożyczki? No nie, to już jest taki bałagan na moim biurku, zresztą pokażę Wam to na samym końcu filmu. Tak, bałagan to jest moje drugie imię. Co tutaj przyszło? A, Max Factor. Och, tutaj mam pudełeczko z Max Factora, spójrz mi w oczy, czyżby jakaś maskara? No, zobaczmy. Tak, tutaj dostałam 4 maskary, jedna to jest chyba nowość, natomiast te tutaj znam, są mi dobrze znane. Rzęsy w rozmiarze XXL, tuż do rzęs Full Lash Effect XXL zapewnia ekstra wydłużone i ekstra rozdzielone rzęsy. Jednocześnie nie rozmazuje się i nie pozostawia grudek, pozwala na nadbudowanie rzęs, dzięki czemu stają się one ekstra wydłużone i pięknie podkreślone. Zawiera pielęgnujące składniki, olejek rycynowy, witaminę E, nie podrażnia oczu. Zobaczmy sobie na tą maskarę. Oczywiście dzisiaj jej testować nie będziemy, ale myślę, że postaram się właśnie dorzucić ją do jakiegoś filmu i przetestujemy sobie właśnie przy okazji jakiegoś tutorialu. Jestem tylko ciekawa szczoteczki. Zobaczmy sobie. A, szczotka silikonowa. Wygląda tak. Dość gruba. No i taka szpiczasta. Dużo tutaj jest takich właśnie kolców. Trochę się jej boję, tak szczerze mówiąc. Nie przepadam za tego typu szczotkami, jeśli mam być szczera, ale przetestujemy. No i tutaj jeszcze mam 4, z czego ta tutaj to jest primer. Właśnie niebieski primer. Kiedyś już testowałam ten produkt. Zresztą wszystkie z tych testowałam. Objętość bez grudek, objętość kruczo-czarny kolor, więc tutaj jest jakby taki ekstra czarny ten tusz. No i tutaj mam spektakularną objętość. No, tak więc tak to wygląda. Zostawiam do osobnego filmu, do jakiegoś testu. Co ja tutaj dalej mam? Dominika, oddychaj. Tu mam paczuszkę z Wing Lashes. Tak więc to są rzęsy, które dzisiaj mam na sobie. Robiłam jakiś czas temu film na kanale. Też jak znajdę ten film, to Wam tutaj wrzucę. Słuchajcie, to są rzęsy, które aktualnie są moimi ulubionymi, jeśli chodzi teraz o lato, o upały, bo to są rzęsy magnetyczne. Mam do nich oczywiście eyeliner, który jest właśnie z magnesem i te rzęsy są niesamowicie trwałe. Chodzę w nich w lecie, że tak powiem, cały dzień, potrafię iść na imprezę całą nocną, wrócić nad ranem i rzęsy pięknie siedzą, nie obciążają właśnie oka, są bardzo wygodne i powiem Wam, że naprawdę tak się jakoś do nich przekonałam, że aktualnie tak, to są rzęsy numer 1, jeśli chodzi o upały, o lato i po prostu bardzo, bardzo je lubię. Tak więc zobaczmy, co tutaj przyszło w tej paczce, może jakieś nowości. Tutaj mam eyeliner. Identyczny jak ten, którego teraz używam, tak mi się przynajmniej wydaje, zaraz to sprawdzimy, ale wydaje mi się, że tak.
ten tutaj opakowanie ma bardziej błyszczące, a ten tutaj jest bardzo taki matowy, więc podejrzewam, że może chodzi o efekt na oku, a ten tutaj klasyczny jest bardziej świecący, a ten będzie bardziej matowy. Nie wiem, ale tak to wygląda. Dominika, cieszymy się, że nasza paczka dotarła w Twoje ręce. W Wing Lashes wierzymy, że każda z nas powinna móc cieszyć się pięknymi rzęsami, niezależnie czy jesteśmy ekspertkami w makijażu, czy też nie. Zgadzam się i popieram. Dlatego nasze rzęsy magnetyczne to prosta aplikacja i różnorodność stylów, które celebrują różne osobowości i preferencje. Każda para naszych rzęs to w 100% wegańskie materiały, od 6 do 10 mocnych magnesów, ponad 30 użyć, dwuminutowa aplikacja. Uwaga, uwaga, dla Twoich obserwatorów przygotowaliśmy kod zniżkowy na 15% na wszystkie produkty dostępne na winglashes.pl. Hasło Mizia15, tak więc słuchaj, wrzucę Wam też informacje w opis pod filmem. Ja podpisuję się, tak jak mówię, używam regularnie tych rzęs. Niektóre modele, no myślę, miałam na sobie już grubo ponad 10 razy i naprawdę nic się nie dzieje. Delikatnie sobie ściągam jakby resztki tego eyelinera, który gdzieś tam się przyczepił po ściągnięciu, mówię oczywiście, rzęs. Jestem w stanie je wyczyścić i naprawdę rzęsy, myślę, długo jeszcze mi posłużą. Tutaj mam 3 nowe pary. I to są bardziej połówki, nie całe paski, tylko tutaj tak no 3/4, więc dla osób, które wolą bardziej, że tak powiem, delikatniejszy efekt, albo dla osób, które boją się, nie mają wprawy, nie potrafią kleić całego paska, no to słuchajcie, w ten sposób fajnie nauczyć się po prostu zacząć od połówek i jak już opanujecie, no to wtedy można przerzucić się na cały pasek, ale takie rzęsy też robią, dają bardzo fajny efekt takiego właśnie wywinięcia i oko jest takie bardziej kocie, także super. Tutaj mam 3 różne modele. Otworzę je tylko jeszcze, żeby Wam je pokazać, jak się prezentują. Zobaczcie, jak fajnie są tutaj schowane. Słuchajcie, ten... wiedziałam, że coś tutaj zaraz nawywijam. Słuchajcie, te magnesy naprawdę są bardzo dobrej jakości, bardzo ładnie rzęsy przylegają do oka, to jest raz, ale też bardzo mocno siedzą na tym oku. Naprawdę... tutaj każde warunki, z którymi miałam okazję się zmierzyć, przetrwały. Tak więc tak, rzęsy są naprawdę super. Dobra, no to co? Kolejna paczucha. Tutaj jeszcze mam taką ciężką paczkę, ale już domyślam się, bo widzę po etykiecie, co tutaj do mnie przyszło, a mianowicie Golden Box. Kto ogląda Open Boxy, to wie, że Open Box bez Golden Boxa to jest Open Box stracony. Bardzo często dostaję te pudełka subskrypcyjne. O, ale to mam fajne pudełko tym razem. No, inne niż do tej pory. Bardzo lubię takie pudełka subskrypcyjne, dlatego, bo lubię niespodzianki, po prostu. Po pierwsze, lubię testować nowości, testować marki, z którymi nigdy wcześniej nie miałam okazji się gdzieś tam zderzyć. To jest raz, a dwa, no właśnie, lubię po prostu taką tą chwilę zaskoczenia, lubię też różnorodność, bo tutaj w tych pudełkach znajdują się naprawdę przeróżne kosmetyki. No zresztą zobaczmy, zajrzyjmy do środka, zobaczymy, co tym razem tutaj przyszło. Delikatnie, żebym tutaj nie narobiła bałaganu, tak to wygląda po otwarciu. Tutaj oczywiście mam ściągę, zaraz będziemy na nią patrzeć. To jest Golden Box numer 47. No i tutaj wszystko oczywiście mam pięknie zapakowane. O, maseczka widzę. No i to nie byle jaka. I tutaj mam całą resztę kosmetyków. Tutaj mam Wen i to jest maska Magic Snow, biocelulozowa maska w płachcie, 30 zł za sztukę, także kto chce, może liczyć, jaka jest wartość tego pudełka. Tutaj oczywiście mamy pełnowymiarowy produkt, no bo wiadomo, maska jest cała, nie w połowie, nie w 3/4, cała. Dobra, kolejny produkt, co to jest? Floral Mist. O, zapaszek! No, a nie mówiłam, że tutaj są urozmaicone bardzo kosmetyki, produkty. Teraz tak, to jest woda perfumowana. O, słyszeliście to?
Ktoś śmigał na motorze. Cena 70 zł, 69 dokładnie, za 50 ml. Tutaj też mamy produkt pełnowymiarowy. Zapach zaczyna się od kwitnącej frezji. Następnie dołącza do niej słodka, a jednocześnie pobudzająca mandarynka. Aromaty przeplatają się i do opowieści wciągają kwiat pomarańczy, róże i konwalie. Ten opis mnie naprawdę kupuje. Kwiecisty bukiet pobudza, a historię kończy pulsowanie wanilii okraszonej piżmem. Kto pisze te opisy? Ja też tak chcę. No, powiem Wam, że te zapachy są bardzo fajne. Już kiedyś właśnie w Big Lossy i innym dostałam taką samą wodę perfumowaną, tylko nie niebieską. Powiedzmy, że to jest niebieskie. Tamta była taka różowa, czerwona. Jest genialna i używam jej naprawdę i jest bardzo trwała. Tak więc ta firma, te produkty są naprawdę bardzo spoko. Przynajmniej ten, który ja mam. Nawadniająco, tonizująca esencja w mgiełce. Cena, uwaga, 63,99 za 150 ml, tutaj otrzymujesz produkt pełnowymiarowy. Policzyliście, ile tu już mamy kasy w tych, powiedzmy, trzech produktach? Tak, bomba składników aktywnych, zamknięta w przyjemnej formule, lekkiej mgiełki, spełnia funkcję toniku, a dzięki skrupulatnie dobranym składnikom aktywnym, esencji o działaniu nawadniającym i silnie rewitalizującym itd., itd. Przeznaczona do codziennej pielęgnacji, każdego rodzaju skóry, potrzebującej wzmocnienia, nawilżenia oraz poprawy wyglądu. Ciekawy, bardzo taki oryginalny, jeśli chodzi o formułę i aplikację, produkt. Bardzo jestem go ciekawa i na pewno, tak, na pewno będę testować. Super. Dalej, puder kąpielowy, kwiatowy, musujący puder kąpielowy ze skrobią ararutową, dobrze czytam? Białą glinką i olejkiem ze słodkich migdałów. 150 ml. Ale się ten puder tutaj, że tak powiem, troszeczkę wysypał. Ale ładnie pachnie. Puder do kąpieli kwiatowy, cena 39 zł za 150 gramów. Otrzymujesz po raz kolejny produkt pełnowymiarowy. No słuchajcie, to nie są jakieś sample, w większości dostajemy produkty pełnowymiarowe, duże pojemności, produkty, które są naprawdę do użycia, nie są jakimiś takimi, wiecie, z kosmosu, które będą nam zalegać w półce, tylko to są produkty, które naprawdę każdy zużyje, czy w rodzinie można się podzielić, obdarować, nawet mamy tatę, brata, siostrę, partnera i tak dalej, psa, kota, nie no, żartuję oczywiście, ale naprawdę super produkty. No i tutaj jeszcze mam Nature Plant, carrot oil, olejek marchewkowy. I teraz tak, cena 15 zł za 100 ml, też mamy tutaj produkt pełnowymiarowy, szklana buteleczka, fajna, pozamykana, więc nie będę już tutaj odklejać. Uzyskane w procesie długotrwałej maceracji korzenia marchwi. Olej marchewkowy charakteryzuje wysoka zawartość beta-karotenu, tokoferoli, boże, połamię sobie naprawdę dzisiaj ten język, witamin z grupy B, witamina A, C, E, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz mikro i makroelementów. Produkt w 100% naturalny, bezpieczny do każdego rodzaju skóry. I ostatni, który tutaj mi został, Kalinesa, tak? Antybakteryjny i antygrzybiczny spray do tekstyliów. Wow, produkt, który kosztuje 59 zł za 30 ml, hello, i tutaj też jest pełnowymiarowe opakowanie. Naprawdę jestem ciekawa tutaj tego opisu, ten produkt jest bardzo taki, no, przykuwający moją uwagę. Intrygujący. Stosując spray, ograniczasz w 99,9% rozwój bakterii i grzybów drożdżopodobnych na swojej bieliźnie, dzięki czemu chronisz najdelikatniejsze części swojego ciała. Można nim zabezpieczyć również strój kąpielowy i odzież sportową, wszystkie tekstylia, które mają kontakt z ciałem. Ooo, czyli na basen, jak zapomnimy klapeczków, aż mam ciarki, nie zapominamy klapków, nie, na basen klapki muszą być, ale generalnie, słuchajcie, no, taki olejek, spray też warto z sobą mieć, wybierając się gdzieś na wakacje. No dobra, mamy to, pudełko puste, czas na najmniejszą paczuszkę, oczywiście Basic Lab, więc wiemy, skąd pochodzi, taśma jest, która wszystko zdradza. Okidoki.
A, chodź tu do mnie. Ach, zniszczę cię. Tutaj mam takie oto pudełeczko wysuwane. Poznaj swoje nowe ulubione serum antyoksydacyjne. A, czyli tutaj mamy nowość. Z dumą poszerzamy gamę naszych serów z witaminą C o produkcie w formie, jakiej jeszcze u nas nie było. Emulsyjne serum antyoksydacyjne z witaminą C w dwóch wersjach. Pierwsza to jest 6% kwasu askorbinowego, natomiast druga to jest 10%, czyli mamy tutaj mocniejsze stężenie. Szósteczka to jest to bardziej żółte, dziesiątka bardziej białe, ale chwila, o tym zaraz. Wygładza zmarszczki, przywraca elastyczność skórze, rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt, koi podrażnienia, redukuje zaczerwienienia, redukuje niedoskonałości i przeciwdziała zmianom trądzikowym. Jest to idealny kosmetyk antyoksydacyjny w przyjaznej, lekkiej i niekomogennej formie. Stosuj na dzień pod krem z SPF lub wieczorem w połączeniu z ulubionym serum. To sobie zobaczmy do środka. No właśnie, i mamy dwa sera. Tutaj mamy mocniejsze stężenie, tutaj mamy delikatniejsze. Oprócz tego, że różnią się stężeniami, to cała reszta jest chyba, wydaje mi się, podobna. Mamy w obu 0,5% koenzymu Q10, witaminę F i floretynę, tak. Aha, i tutaj jeszcze mamy CBD dodatkowo, czyli w tym mocniejszym stężeniu. Rewitalizacja, odżywienie w obu. Nie będę już ich otwierać, natomiast chcę Wam tylko pokazać, żebyście mogli zobaczyć. Tak, buteleczka bardzo charakterystyczna dla kosmetyków Basic Lab, szklana, to nie szkło, to jest ceramika bardziej, tak? Ceramiczne opakowanie. No i oczywiście mamy tutaj pompeczkę, tak więc nie będę już tutaj otwierać, bo potem nie jestem w stanie tego zużyć wszystkiego i wiecie, data leci, tak więc na razie zostawiam je po prostu tutaj w opakowaniu, natomiast fajnie, fajnie, na pewno z chęcią przetestuję. Okej, dobrnęliśmy do końca. Dajcie proszę znać, czy coś wpadło Wam w oko, jakie są Wasze wrażenia po filmie, czy macie któryś z tych kosmetyków, ogólnie co Was zaintrygowało, co Wam wpadło w oko, co się Wam spodobało, jestem mega ciekawa. Nie uciekajcie, bo jeszcze czeka nas mierzenie, ale najpierw muszę tutaj ogarnąć cały ten chaos, tak więc dajcie mi chwilę. Póki co ściskam Was bardzo mocno, przesyłam moc całusów i widzimy się w kolejnym filmie, pa! PR-owy open box udany, świadczy o tym ten tutaj bałagan. Wszystko mam zawalone, no na biurku, które ma 2 metry, nie ma gdzie palca wcisnąć, tak więc słuchajcie, bardzo dużo ciekawych rzeczy, no i tak, znów śmieci, które muszę tutaj posprzątać. Jeansy z Bershki, tak się oto prezentują, to jest niski stan, to są biodrówki, są trochę za długie na mnie, no bo ja niestety jestem, że tak powiem, kurdupel, żartuję oczywiście, mam 1,66 m, no ale spodenki trochę są za długie, tak więc do skrócenia. Aktualnie w biodrówkach nie chodzę, chodzę raczej w spodniach z wysokim stanem, ale to już jest kwestia, co kto lubi, natomiast tak, no to jest na pewno bardzo taki klasyczny, uniwersalny krój. O, tutaj fajnie widać, jaki to jest kolor, to jest taki ciemny właśnie granat, ciemny jeans, mają trochę w sobie taki stretch, więc ładnie są do pasowane. O, ładnie się poddają. Tak wygląda tył, nie mam go jak za bardzo Wam pokazać, ale no spodenki bardzo takie klasyczne, tutaj oczywiście kieszenie, tak więc tak to się tutaj, o, prezentuje wszystko. Spodnie czarne, lniane z mango są genialne, też są dużo, sporo za długie, ale to nic, to jest kwestia oddania do krawcowej i przycięcia, natomiast zobaczcie, jak pięknie leżą, to też są takie biodrówki, ale ten len, słuchajcie, no jest boskie, są te spodnie, bardzo takie eleganckie, na lato po prostu, no jest bajka, jest czad, bardzo mi się podobają, tak więc spodnie sobie myślę zostawię. Jakość spodni jest naprawdę pierwsza klasa, zobaczcie, tutaj z tyłu jeszcze mam metki, nie odrywałam tego. Białe jeansowe spodnie wyglądają tak, słuchajcie, to jest wysoki stan, więc pod tym kątem naprawdę super, bo wolę, nie lubię biodrówek, natomiast znów po raz kolejny problem z długością, są dużo za długie, no zobaczcie, jak szuram po podłodze. A tak, po raz kolejny na kogoś bardzo wysokiego i szczupłego, tak tutaj się prezentują z boczku. Także szkoda, bo spodenki naprawdę bardzo ładnie tutaj są dopasowane, ładnie leżą. Wszystko byłoby ok, ale no niestety są sporo za długie. I tak wyglądają ostatnie długie spodnie, które mi zostały. To są te takie szare, szaro-brązowe. Tak, są bardzo mocno elastyczne, słuchajcie, więc fajnie, bo ładnie przylegają do ciała. Natomiast po raz kolejny są to biodrówki.
Tak tutaj wyglądają z boku. Tutaj jeszcze tył, tak się prezentują na pupie. Bardzo ładnie leżą, ładnie przylegają. No szkoda, że biodrówki. Zdecydowanie mam wrażenie, że teraz jednak wysoki stan króluje. Większość spodni teraz właśnie jest z wysokim stanem. O, tutaj widać kolor. Tak w sumie chyba najlepiej to światło oddaje kolor, taki właśnie szary. No i tak oto prezentuje się ten sweter, ta sukienka i bardzo mi się podoba. Jestem jak najbardziej na tak, ten produkt na 1000% sobie zostawiam. Jest bardzo miła w ogóle na ciele, słuchajcie. Tak prezentuje się tutaj z boku, fajne mamy rozcięcie, oczywiście do rajstopek. Teraz jest lato, więc no ubrałam dosłownie na minutę, bo jest gorąco. Kolor jest mega. Słuchajcie, naprawdę produkt jest super, sukienka bardzo mi się podoba, na pewno będę w niej chodzić, jakość jest ekstra, wszystko tutaj się zgadza, tak więc tak, dajcie znać co myślicie, ale to jest produkt, który w zupełności mnie kupuje, tak 100 na 100. Ale ta bluzka z Zary jest śmiechowa, słuchajcie, ma naprawdę bardzo nietypowy, nie wiem, fason i tutaj jest taka bardzo rozkloszowana, bardzo taka stercząca. Nie wiem, mam mieszane uczucia. Z jednej strony mi się podoba, a z drugiej strony tak nie do końca. Za to spodenki są mega. Słuchajcie, spodenki są rewelacyjne. Pomimo tego, że też to są raczej biodrówki, niewysoki stan, to bardzo ładnie leżą. Tutaj bardzo ładnie podkreślają nogi, wydłużają też optycznie nogi. Zobaczcie. Także przez ten fason właśnie tutaj. A bluzeczka prezentuje się tak. No zobaczcie, jest bardzo taka stercząca. Mega, no. Taka bufiasta. Dajcie znać, co myślicie o tej bluzce. Czy wygląda fajnie, czy sobie ją zostawić, czy może niekoniecznie. Czekam na wasze opinie, na wasze komentarze. Spodenki zostawiam, one wędrują do szafy na 1000%. Body jest bardzo tutaj, że tak powiem, skąpe, ma ogromny dekolt, jakikolwiek biustonosz bym nie ubrała, jest mocno widoczny, tak więc raczej to body nie nadaje się na biustonosz. Tak się prezentuje tutaj, no zdecydowanie to chyba przekracza mój poziom komfortu. Natomiast body samo w sobie jest naprawdę bardzo ładne. Bardzo fajny materiał, ładnie leży. O, tak jeszcze wyglądają plecy. No sami widzicie tutaj biustonosz. No nie nadaje się do tego typu właśnie body. To body jest przeznaczone po prostu do noszenia na gołe ciało. Tutaj mam kolejny top i kolejne spodenki. Te spodnie na pewno są większe od tamtych. Troszkę tak jakby na mnie wiszą, nie wiem, to jest chyba 34, no XS-ka, firma Phoebe Sister, tak? Dobrze pamiętam? No te są bardziej po prostu luźne, tamte bardziej mi się podobają, jeśli mam być szczera, jeśli chodzi o fason po prostu. Natomiast jeśli chodzi o ten topik, no jest ok, zobaczcie, tak wygląda, też na ramionczkach, o, tak wygląda, ja bym go chciała wyciągnąć. Tak wygląda z boku, topik jest naprawdę bardzo w porządku, ale też raczej do noszenia na gołe ciało, nie na biustonosz, no bo zobaczcie tutaj te drobniutkie, cieniutkie paseczki, ramionczka, no wyglądają po prostu lepiej bez biustonosza. Tak wygląda tył, raz jeszcze, mam nadzieję, że to wszystko tutaj widać. Dajcie znać, co myślicie o tych spodenkach i o tym topie. To body, słuchajcie, jest świetne. To jest trzeci produkt, który bardzo mi się podoba. Taki, że na bank na 1000% go zostawiam. Zobaczcie, ono ma dodatkowy materiał tutaj wszyty na piersiach, dzięki czemu można go nosić na gołe ciało, bez biustonosza i nic nie przebija, po prostu. Tutaj widać, że troszkę przebija skóra. Ciało, a tutaj mamy dodatkową warstwę materiału, tak więc bosko. Dodatkowo body jest bardzo przyjemne, fajnie leży, wszystko tutaj się zgadza, te ozdobne guziczki też nadają mu uroku, no ja jestem jak najbardziej na tak. To jest produkt, który na pewno wynoszę na imprezy, do tańczenia, bardzo komfortowy na ciele. Super się w nim czuję. Tak prezentuje się to body z Zary. Słuchajcie, pierwsze co rzuca się to bardzo mięciutki, milutki, dosłownie aksamitny wręcz na ciele materiał. Nie wiem co to jest tutaj za mieszanka, ale naprawdę ultra jest taki mięciutki, milutki w dotyku to body. Poza tym bardzo eleganckie, zobaczcie, pięknie leży, prezentuje się ślicznie. To jest taki produkt naprawdę, o tutaj jeszcze widzicie, ma ozdobny dekolt.
fajnie się to tutaj prezentuje. No to jest też produkt, który na 1000% wynoszę jesienią, zimą, bo jest bardzo ciepłe. Ubrałam na chwilę i dosłownie już mi jest gorąco, także muszę go szybko ściągnąć, ale zobaczcie, o tutaj widać przy szyi, jak ładnie się prezentuje. O. I na koniec iście boskie połączenie, bo mega cieniutkie spodenki satynowe i gruby golf. Naprawdę tylko Mizia tak potrafi, ale to są dwa produkty, które mi zostały. Wybaczcie, ale no, tego biustonosza, tej koszulki do spania z koronki nie będę mierzyć. Także spodenki muszą Wam wystarczyć. Chciałam Wam po prostu pokazać, jak one leżą. No to są takie spodenki, wiecie, do spania, ale są super. Taka fajna bielizna, po prostu nocna na lato do spania. Jeśli chodzi o ten golf, też bardzo mi się podoba. Bardzo ładny kolor, lubię takie właśnie pudrowe róże. No i tutaj jeszcze ta falbanka, która dodaje uroku. Tak więc myślę, że te produkty też sobie zostawię. Dajcie znać, co myślicie. Bielizna na pewno zostaje. Tak, będzie idealna na gorące letnie noce. Także tak, mamy to.